Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl. Tak, to jest kawałek słońca. A dzisiaj zrobimy, no cudo, zobaczcie, mamy wiosnę, to są także kwiatki. Kwiatki, kwiatuszki. Jak to nazwać? Koszyczek z kwiatuszkami? Koszyczek ze stokrotkami? No nie wiem, zobaczę. Będzie widać w tytule, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Okej, a więc dzisiaj potrzebujemy oczywiście szydełko. U mnie jest to szydełko 3,5 mm i do tego 4 kolory włóczki. Tak sobie wymyśliłam, więc główna część, czyli nasz koszyczek, to będzie taki beżo-brąz, delikatny bardzo. Oczywiście kwiatuszki, czyli biały oraz żółty, ale pod kwiatkami znajdzie się jeszcze kawałek z zielonej włóczki. Wszystkie są tutaj od Yarn & Jeansu i numery kolorów znajdziecie w opisie tego filmiku. Do tego oczywiście wypełnienie i jest to kulka silikonowa, czyli najlepsze, co może być w maskotkach i w takich właśnie ozdobach z wypełnieniem. Dlaczego? Nie uczula, po wypraniu wraca do swojego kształtu, nie kruszy się, czyli lepiej nie może być. Kulka silikonowa nadaje się do maskotek, do poduszek. Gdzie ją znajdziecie? W pasmanteriach, właśnie jako wypełnienie do poduszek, do maskotek, jako kulka silikonowa, albo także często w sklepach z wyposażeniem do domu. Tam też w tych poduszkach, a raczej wkładach do poduszek ozdobnych, właśnie tam, często znajduje się właśnie kulka silikonowa, wtedy na etykiecie będzie napisane albo kulka silikonowa, albo rurka silikonowa, to jest dokładnie to samo. Co jeszcze? Oczywiście nożyczki ostre, żeby nam ładnie odcięły wszystko, co trzeba. Znaczniki. Teraz, znaczniki mogą być ostrości. Znaczniki mogą być plastikowe, czyli takie jak małe agrafki albo takie ślimaczki, ale ja zawsze preferuję kawałek kordonka, czyli może być to też nitka, którą przekładam z rzędu na rząd, raz do przodu, raz do tyłu, raz do przodu, a później jednym ruchem wyjmuję. Dzięki temu też dużo łatwiej można policzyć rzędy, aczkolwiek dzisiaj nie będzie aż tyle liczenia rzędów. Czego mi jeszcze tu brakuje? Igiełki, czyli łącznika naszych wszystkich części, naszych wszystkich części. O, i u mnie jest to taka igła, która jest tępa na końcu. Zobaczcie, nie wiem, czy tu się dobrze wyostrzy. O, ona na końcu jest lekko zaokrąglona, więc nie półkuje mi palców, a przy przyszywaniu wejdzie między półsłupki, a nie między pojedyncze nitki włóczki. Więc idealnie. Chyba mamy tu już wszystko. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby ten koszyczek miał jeszcze oczy bezpieczne, to oczywiście możecie je użyć. Ja tu dzisiaj ich nie używam. Mój koszyczek nie będzie miał oczu, ale tak tylko podpowiadam, że tak też może być. Więc co? Zaczynamy. Okej, ja zaczynam od żółtej włóczki, dlatego że zaczniemy od kwiatuszków, bo jest ich najwięcej. Później zrobimy zieloną część, a dopiero później koszyczek, czyli w takiej kolejności, w jakiej później będziemy to łączyć. Bo gdybyśmy zrobili najpierw koszyczek, no to trzeba by było bez odcinania nitki poczekać na pozostałe części. A po co to robić? Okej, więc zaczynamy od magic ringa, hop i hop. Nawijam sobie dwa razy na palec. Oczywiście cały filmik na magic ringa jest tutaj oraz w opisie tego filmiku. Tam jest filmik specjalny poświęcony tylko magic ringowi. A my teraz robimy magic ring z 8 półsłupków. Hop, hop i hop. I teraz 8 półsłupeczków. Raz, dwa, i 8 i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warto sobie zawsze policzyć. Ściągamy nitkę. Ja to zawsze mówię, że to jest sprawdzian, czy magic ring był dobrze zrobiony, bo jak się nie ściągnie, to znaczy, że coś jest nie tak. I robimy oczko ścisłe. I oczko ścisłe robimy na pierwszym oczku, czyli jak nie jesteśmy pewni, możemy sobie policzyć od tyłu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Tu jest pierwsze oczko. Wbijam się, narzut, wyciągam i wyciągam
i to jest właśnie oczko ścisłe. Kawałek dalej odcinam, bo tu więcej już żółtego nie będzie. Hop, wyciągam. O, tak. I tą nitkę mogę sobie jeszcze schować z drugiej strony, czyli wbijam się w to samo oczko od drugiej strony szydełkiem. Można to też zrobić igłą i po prostu narzucam tą nitkę i przeciągam ją do tyłu. Teraz biorę kolor biały, bo z tego koloru będą płatki naszych stokrotek. Gdzie się wbijamy? Możemy się wbić tak samo w pierwsze oczko, ale możemy też w kolejne, nie ma to znaczenia, i tak przerobimy wszystkie oczka dookoła. Więc tak, wbijamy się, teraz nabieramy bez żadnych dodatkowych oczek, po prostu nakładam na szydełko, wyciągam, teraz narzucam, przeciągam i dzięki temu mam oczko ścisłe, które tutaj już się trzyma. Teraz robię 4 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4 i w tym oczku, w którym zaczęłam łączenie, robię oczko ścisłe, czyli znowu się wbijam. No, żeby się dobrze wbić w to konkretne oczko. Tu może być troszkę ciasniej, to jest zupełnie normalne. Hop, oczko ścisłe. I przechodzę do kolejnego oczka i też robię oczko ścisłe. Czyli hop, oczko ścisłe. I znowu 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4 i znowu wracam do tego oczka, z którego właśnie wyszłam. Hop, oczkiem ścisłym łączę i znowu obok i tak samo oczkiem ścisłym. I tak przerabiamy dookoła. Dzięki temu, że mamy tutaj 8 półsłupków w Magic Ringu, to powstanie nam dokładnie 8 płatków kwiatka. Więc przerabiamy i spotykamy się tutaj na końcu. Gdy dojdziemy już do ostatniego płatka i skończymy go, to oczywiście łączymy tutaj oczkiem ścisłym, tak jak było to wcześniej, i łączymy oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem. Hop! I przedostajemy się, tutaj już są nowe stare nitki od tego pierwszego, ale i co robimy? Ściągamy, czyli jak się już udało nam się wyjść, to troszkę tutaj naciągamy, żeby nam się tutaj lepiej ułożyło i kawałek dalej odcinamy nitkę. Ona nam się przyda także tutaj do przyłączenia tego kwiatka. O, wyciągamy tą nitkę od oczka ścisłego w górę, albo szydełkiem, albo palcami. I zobaczcie, musimy to ładnie tutaj przeciągnąć, tak żeby nam się ładnie tutaj wszystko ułożyło. O, ciągniemy wszystkie nitki w tył i wbijamy się, hop, albo szydełkiem od tyłu, albo igiełką i ściągamy tak samo nitkę na tył kwiatka. Ok, i co? Pierwsza stokrotka zrobiona. Robimy łącznie takich 5, 6, może nawet 7, ile chcecie. Ja robię 5 i przechodzimy do zielonej części. Ok, mam już zieloną nitkę i zielony kolor to nic innego jak po prostu środek naszego koszyka, na którym przyszyjemy nasze stokrotki. Zaczynamy tutaj od Magic Ringa. Zobaczcie, ja sobie nawijam już tutaj na palec. Tu mam krótką część. Przeciągam, przebijam pod szydełko. Przeciągam i nitka robocza raz, nitka robocza druga. No. Hop. I na tych dwóch nitkach, czyli na Magic Ringu, robię teraz 6 półsłupków, czyli inaczej niż było to w kwiatkach, tutaj jest ich o 2 mniej. Po pierwszym półsłupku można sobie ściągnąć. Oczywiście przypominam, że w opisie jest link do filmiku poświęconego tylko i wyłącznie Magic Ringowi, a ja tutaj dorabiam, o, jeszcze 3. 1, 2 i 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sprawdzam i ściągam. Hop. I teraz nakładam sobie znacznik. Ważne, żeby znacznik zawsze był w takim kolorze bardzo wyróżniającym się w porównaniu do tego głównego koloru, no bo jak będzie zbyt podobny, to nie będzie go widać. Co jeszcze jest drugie ważne w takim znaczniku, że powinien być narzucony tak, aby nitka robocza była zawsze pod nim, bo dzięki temu nie zniknie nam i będzie robił swoją robotę. Co robimy w drugim rzędzie? Tu mamy 6, patrzymy, które jest pierwsze oczko. To jest pierwsze oczko i teraz w każdym oczku
O, pierwsze zazwyczaj lubi być ciaśniejsze. W pierwszym oczku i w każdym kolejnym w tym rzędzie robimy po dwa półsłupki. Dzięki temu z 6 na koniec z rzędu zrobi nam się 12, czyli dodamy 6 oczek. Hop, jeszcze jedno w tym samym oczku. Nie przejmujcie się, pierwsze oczko często jest takie ciasne, ale dzięki temu ładniej się będzie układało. Hop, i w kolejnym tak samo, znowu wbijam się raz, robię półsłupek i wbijam się drugi raz, to samo oczko i mam drugi półsłupek. Widać, że one wychodzą z tego samego momentu, więc wszystkie tak przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. W kolejnym rzędzie robimy też dodawanie, ale tutaj będzie dodawanie co drugie oczko, czyli nie tak jak tutaj było w każdym, tu będzie na przemian ze zwykłym, czyli tak, w pierwszym oczku robię jeden półsłupek, hop, a dopiero w drugim robię dodawanie, czyli dwa półsłupki w jednym oczku. Jeden półsłupek i drugi w tym samym oczku. I tą sekwencję, czyli półsłupek i dodawanie, robimy aż do końca rzędu, dzięki temu znowu dodamy tylko 6 razy, a z 12 zrobi nam się 18 oczek. O, przekładam znacznik z tyłu do przodu i robię póki co ostatni rząd dodawania, czyli teraz znowu dodam 6 oczek, czyli robię w pierwszym półsłupek, w drugim półsłupek, a dopiero w trzecim oczku robię dodawanie. Czyli hop, raz i dwa. I tą sekwencję, tak jak w poprzednim rzędzie, też robię do końca, czyli półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie i tak do końca. Dzięki temu z 18 na koniec tego rzędu zrobi nam się 24 oczka, 24 półsłupki. Znacznik przerzucony i teraz w kolejnych dwóch rzędach robimy powtarzanie. Co to znaczy? Że robimy po prostu powtarzanie tej samej liczby oczek. Czyli teraz mamy 24, a żeby było tak samo w kolejnych dwóch rzędach, po prostu nie dodajemy nic i nie odejmujemy, czyli każde oczko przerabiamy jednym półsłupkiem, czyli dzięki temu w tych dwóch rzędach to mamy piąty rząd i szósty rząd, bo tutaj patrzę, że nitka wystaje mi zawsze na koniec parzystego, czyli jest 2, 4, teraz jest 5, czyli 5 i 6 rząd to są rzędy powtarzania po 24 półsłupki w tych dwóch rzędach i spotykamy się na końcu rzędu 6. Wtedy zrobimy ostatni rząd i będziemy robić już koszyczek. Okej. I ostatni rząd, czyli rząd 7, to jest rząd dodawania. Czyli z tego uzyskamy nie o 6 więcej, a o 8 więcej, tak żeby wyszło nam 32 oczka. W jaki sposób to robimy? Robimy 2 półsłupki i dodawanie, czyli tak naprawdę dokładnie tak jak przed chwilą, tylko że dzięki temu, że teraz tak zrobimy, to dodamy 8 oczek, czyli robimy półsłupek, półsłupek, dodawanie, czyli dokładnie tak jak wcześniej, ale dzięki temu dodawaniu teraz powstanie nam tutaj łącznie 32 oczka i tam się też właśnie spotykamy, czyli na końcu tego rzędu pamiętamy półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie. Ok, ostatni rząd skończony. Jak łatwo można tutaj zauważyć, no przez to, że jest robione ślimakiem, to zostaje nam taki spadek, ale spoko. Nie ma problemu, bo zaraz go zlikwidujemy. Przerzucam jeszcze znacznik i robię, uwaga, 2 półsłupki. Raz i dwa. Czyli to są półsłupki nad zwykłymi. I teraz mamy w kolejnym oczku dodawanie, więc robimy oczko ścisłe, czyli wbijam, narzucam, przeciągam, przeciągam, ściągam ładnie i dzięki temu tutaj idealnie mi się wszystko dobrze dalej układa. Zostawiamy króciutką nitkę, bo nie będzie nam tutaj ona potrzebna do przyszycia. Zobaczycie dlaczego. Będziemy ją po prostu łączyć od razu w koszyku. Do tej części doszywamy sobie kwiatki. Teraz możemy je już teraz doszyć, a możemy to zrobić dopiero jak połączymy tą część z koszykiem, bo wtedy będzie można je ładnie sobie ułożyć w miejscu, które no bardziej chcemy. Z drugiej strony teraz jest łatwiej to zrobić, ponieważ mamy dostęp do lewej strony naszej zielonej części, więc
poczekamy, lepiej poczekać, zrobić sobie koszyczek i wtedy przyłożyć to do koszyczka, a wtedy sobie dopiero ułożyć te kwiatki i je przyszyć. Więc zaczynamy koszyczek. Ok, oczywiście bierzemy naszą delikatnie brązową włóczkę, taką kawową, chyba że chcecie oczywiście zrobić ten koszyczek zupełnie innego koloru, brązowego albo w ogóle kolorowego. Jestem ciekawa, dajcie znać oczywiście w komentarzu. W jaki sposób zaczynamy? Zaczynamy tak samo jak stokrotki, czyli od Magic Ringa 8. Hop, narzucam, przeciągam, hop, raz, dwa, no dwa. I robię 8 półsłupków na Magic Ringu. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i 8. Biorę, ściągam i nakładam znacznik. I tak naprawdę ten znacznik będzie nam tutaj potrzebny tylko na dnie koszyczka, bo później inaczej będziemy robić rzędy. Więc tak naprawdę 4 rzędy tylko będzie potrzebne. I co robimy? I robimy dodawanie, czyli podobnie jak w zielonej części, dodawanie w każdym, czyli w każdym z 8 oczek robimy po 2 półsłupki. Dzięki temu zrobi nam się na koniec rzędu 16 oczek. Więc hop, w każdym oczku 2 półsłupki, czyli każde oczko przerabiamy 2 razy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, kolejny rząd to znowu rząd dodawania i też to jest podobne do tej zielonej części, czyli robimy na przemian półsłupek z dodawaniem, czyli w pierwszym oczku jest półsłupek, w drugim jest dodawanie i znowu w kolejnym półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie i spotykamy się na końcu rzędów. Teraz jest 16, a po zrobieniu, czyli plus 8, powinno być łącznie 24 oczka w rzędzie, 24 półsłupki w rzędzie. Ok, przed nami ostatni rząd dodawania i tak jak tutaj był półsłupek i dodawanie, tak teraz będziemy robić półsłupek, półsłupek, dodawanie, czyli to jest dokładnie taki sam rząd, jak robiliśmy na końcu tej zielonej części, właśnie po to, żeby one miały dokładnie tyle samo półsłupków. Więc robimy cały rząd na przemian półsłupki, dwa półsłupki, dodawanie, dwa półsłupki, dodawanie, dwa półsłupki, dodawanie i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, i teraz robimy coś podobnego, co robiliśmy na końcu zielonej części, czyli półsłupek, półsłupek i oczko ścisłe, czyli musimy jakby zniwelować tutaj ten skok, który był po zrobieniu ślimakiem, czyli hop i teraz dwa oczka łańcuszka, raz, dwa i zaczynamy cały rząd robić słupkami, ale tylko na tylnych oczkach, czyli tak, hop, słupek. Oczywiście pierwszy słupek jest w tym samym oczku, gdzie jest zrobione oczko ścisłe i wiadomo, że po oczku ścisłym ciężko nam się wbić tylko w tylną nitkę, więc tutaj ewentualnie możemy sobie zostawić na całej nitce, ale warto spróbować jednak zrobić na tylnej. I teraz w kolejnym już jest tylko tylna nitka, czyli hop i zobaczcie, nie wbijam się w całe, a wbijam się tylko w tą nitkę dalej ode mnie. Hop i słupek. I oczywiście powtarzamy tak, cały rząd przerabiamy, wszystkie słupki na tylnej nitce i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, dobra. Jak widać, po zakończeniu rzędów ze słupkami już znacznik nas nie obowiązuje. Dlaczego? Bo w poprzednim rzędzie po znaczniku zrobiliśmy jeszcze dwa półsłupki i oczko ścisłe, czyli rząd zaczyna nam się tutaj. I teraz musimy połączyć to oczkami ścisłymi. Patrzymy sobie, gdzie jest pierwszy słupek, bo to nie jest słupek, to były oczka łańcuszka. I łączymy właśnie tu przy słupku, hop, oczkiem ścisłym, przeciągam, ściskam i znowu robię dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa i jak widać oczka łańcuszka
są nad oczkami łańcuszka. I teraz zaczynamy słupki reliefowe. Dzięki temu ten nasz koszyk będzie tak wyjątkowo wyglądał. Wszystko słupkami. Hop, narzut, normalnie jak przy słupku. Wbijam się pod, zobaczcie, nie w oczko, tylko jakby trzymam słupek. Hop, wyciągam, narzut i normalnie przez dwa, i normalnie narzut przez dwa. I dzięki temu właśnie zrobiłam słupek reliefowy przedni, czyli on jest z przodu naszej robótki, a obok zrobię z tyłu, czyli znowu narzut, ale teraz nie łapię go z przodu, a łapię go jakby od tyłu szydełkiem. Też tak samo robię narzut, wyciągam, mam trzy nitki, robię narzut przez dwa i narzut przez dwa. I zobaczcie, ten jest z tyłu robótki i tak robimy na przemian, czyli znowu ten z przodu, hop, i znowu ten z tyłu, czyli hop, i tak robimy na przemian. I przez kolejne, to mamy drugi, trzeci, czyli jeszcze oprócz tego rzędu robimy dwa, dzięki temu będziemy mieli cztery rzędy słupków. Łączymy oczywiście tak, jak było to teraz, czyli jak dojdziemy do tego momentu, tu zrobimy ten ostatni słupek, no to łączymy, tutaj mamy wtedy pierwsze oczko, i tu tak samo oczkiem ścisłym i dokładnie tak samo dwa oczka łańcuszka i lecimy, więc mamy pierwszy, to jest drugi rząd słupków i jeszcze oprócz tego rzędu robimy dwa i tam się też spotykamy. Ok, zobaczcie, cztery rzędy słupków, czyli ten pierwszy zwykły i trzy reliefowe i od razu to wygląda zupełnie inaczej. Teraz zrobimy sobie, tu już oczywiście oczkiem ścisłym połączyłam, więc robię jedno oczko łańcuszka i cały rząd przerabiam półsłupkami, czyli normalnie w oczku, w którym jest oczko ścisłe i wszystkie pozostałe przerabiamy. Ich tutaj jest 32, więc robimy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Za chwilę już połączymy sobie część zieloną, zrobimy sznureczek, oczywiście przyszyjemy kwiatki, no i będzie koniec. Ok, ja już zaczęłam łączyć sobie kwiatki i tak naprawdę tutaj zobaczcie, ile one mają nitek. Można je w prosty sposób po prostu poprzedziewać i zrobić supełki. To nie musi być jakieś super trudne przyszywanie, więc ja sobie stwierdziłam, że póki mam drugą stronę wolną, to lepiej sobie właśnie je poprzedziewać i poprzyczepiać. O, stwierdziłam, że coś takiego powstanie. Może jeszcze później dorobię jakiegoś kwiatka, więc przyczepię do końca i zaraz łączymy obydwie części. Ok, zostało nam tak naprawdę połączenie obydwu części i zrobienie oczywiście tutaj sznureczka do powieszenia. W jaki sposób to robimy? Patrzymy sobie, gdzie mamy tutaj odpowiednie oczka i to oczko ścisłe tutaj, ono nie może być na pewno w tym samym miejscu, co tutaj to oczko ścisłe, więc na pewno tu musi być przesunięcie. Zaczynamy oczywiście od połączenia tutaj i hop, może być tutaj już dołożone, ale nie musi. Oczko ścisłe, oczko łańcuszka i uwaga, dokładamy sobie tą część zieloną do tego i jednocześnie będziemy robić na tej i na tej, czyli przebijamy się najpierw przez stronę koszyczka. Teraz szukamy pierwszego oczka na zielonej części i robimy jeden półsłupek. I tak łączymy wszystkie oczka. Powinno nam się idealnie to zgadzać, bo jedna i druga część ma po 32 oczka. Oczywiście nie zapominamy także o wypełnieniu, czyli w pewnym momencie, póki jeszcze nie będzie za mała przestrzeń, wypełniamy sobie środek i dzięki temu, zobaczcie, połączy nam się to ładnie i te kwiatuszki będą tutaj ładnie się układały. Specjalnie ta strona jest taka wystająca właśnie po to, żeby one się tutaj ładnie układały i tak jakby wystawały z tego koszyczka. Więc przerabiamy i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Pamiętamy, łączymy jedne z drugimi półsłupkami i też powinno być ich tutaj 32 w rzędzie. Ok, oczywiście na końcu po połączeniu i wypełnieniu też łączymy, no końcóweczko, łączymy oczkiem ścisłym
Hop. Ściągamy. I teraz robimy łańcuszek. Jak długi? Tak naprawdę taki, jak jest nam potrzebny do zawieszenia gdzieś tej naszej malutkiej doniczki. Ja myślę, że zrobię spokojnie ponad 50 i zaraz pokażę, jak połączyć to z drugiej strony, a później wrócić półsłupkami. Ok, jak już zrobimy odpowiednio długi łańcuszek, ja zrobiłam, tak jak mówiłam, 50 oczek, to łączymy. Sprawdzamy sobie najpierw, czy nasz łańcuszek nie jest zakręcony. Najlepiej, bo gdyby po prostu nie był, będzie to później ładniej wyglądało. Więc hop, ja to sobie jeszcze raz sprawdzam. Dobra, mamy to. I teraz łączę to sobie z drugim końcem. W miarę równo, patrzę, żeby sobie zgniatam i patrzę, że tu jest w miarę równy koniec. Z drugiej strony, tak żeby to nie było wiadomo za blisko. Można też sobie dokładnie policzyć, żeby to było na środku, czyli po połowie, po 16 półsłupków. Hop, biorę, ściągam oczkiem ścisłym. Tutaj przeważa mi trochę waga tego. O. I co robimy? I wracamy. Czyli po zrobieniu oczka ścisłego wracamy. Oczywiście nie musimy, ale możemy. Ja sobie przerobię, dzięki temu to będzie takie trwalsze. Przerabiamy półsłupkami. Więc hop, normalnie się wbijam. Półsłupek i się wbijam. I półsłupek i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Jeszcze Wam pokażę, jak ładnie tutaj wykończyć brzeg tej naszej doniczki. Chciałam powiedzieć garnuszka. Przecież to nie jest garnuszek. Więc przerabiamy i spotykamy się zaraz. Ok, po skończeniu tych półsłupków musimy je jeszcze tutaj teraz ładnie ułożyć, bo jak sobie zostawimy, no to one się, no kręcą nam tutaj. A chcemy, żeby na zewnątrz były półsłupki, więc pamiętamy, że na końcu hop, musimy to ładnie ułożyć i przyczepić oczkiem ścisłym. Ale, jeszcze robimy tutaj ostatni rząd, taki ozdobny można powiedzieć, więc hop, oczko ścisłe i teraz uwaga, w tym oczku robimy od razu półsłupek, hop, wbijam się i teraz uwaga, kręcimy szydełkiem po wyciągnięciu i dopiero narzut i przerzucamy, przekładamy, więc znowu wbijam się, wyciągam troszkę mocniej, kręcę szydełkiem, hop i przerzucam. Ciągam. Nie zawsze jest to łatwe, bo tutaj wszystkie nitki nam się kręcą, więc jeszcze raz. Hop, hop, mocniej przeciągam, hop i przeciągam. No, jak jest za mała tutaj, to będzie ciężko z przechodzeniem, ale o. No zobaczcie, jak na złość, nie? O, mamy to. I zobaczcie, powstaje taki ozdobne półsłupki, które zakończą nam tutaj ładnie właśnie ten koniec. O, tu już mam lepsze oczko i poszło gładziej. Więc przerabiamy dookoła, czyli tutaj w miejscu z drugiej strony, no, złośliwość, nie? To jest, o. Tutaj z drugiej strony też musimy to po prostu ominąć, więc tutaj przeskakujemy z tego oczka później do tego i ono nam się tutaj ładnie ułoży i tak naprawdę już zaraz będzie koniec. Ok, prawie skończone. Został nam tu ostatni półsłupek, więc tak naprawdę robię tu ostatni, raczej prawie przedostatni. Zaraz, o, troszkę znowu za ciasno. I tutaj, żeby nam się ładnie układało, też musimy jeszcze jeden zrobić. Czyli hop, wbijam się tuż przy, wyciągam troszkę mocniej oczywiście, kręcę i należąco łatwiej przechodzi, bo tu się nic wtedy nie napina. Złośliwość, nie? To jest złośliwość. O, mamy to. I odcinamy, bo tutaj już musimy schować tą nitkę. Więc odcinamy ją kawałek dalej, wyciągamy i igiełką ją schowamy, hop, czyli tutaj pod te piękne półsłupki, które nam tutaj powstały, możemy raz,
trochę jakby cofnąć, czyli przyszyć, bo tylko w taki sposób ładnie tutaj możemy schować tą nitkę, żeby ona nam się tutaj w żaden sposób nie wyróżniała. Oj, zobaczcie, jeszcze mogę sobie tutaj ładnie cofnąć jak najdalej. Jak będzie najwyżej jeszcze za długa, to się ją po prostu obetnie. O! Mogę tutaj troszkę to napiąć. Schować, odciąć. Dobra, okej, zobaczcie. No ja tu w dół to wisi, ale wygląda uroczo, prawda? Można sobie to powiesić w domu, na lampce, w domu, gdziekolwiek, przy oknie, na klamce albo pod lusterkiem w samochodzie, więc naprawdę może tutaj nam służyć na wiele różnych sposobów jako ozdoba. Myślę, że jest urocze, ładne. No to co? Dzięki, że dziergałaś ze mną. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał oraz naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A jeśli masz jakiekolwiek pytania, coś było niedokładnie wytłumaczone, gdzieś coś zabrakło, oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji oraz social media, czyli Instagram, Facebook oraz TikTok. I co? Mam nadzieję, że było fajnie. Czekam na Wasze wersje naszej mini doniczki. Nie wiem, jak to nazwać dokładnie. Możecie mnie oznaczać oczywiście na Instagramie, na Facebooku, żebym mogła zobaczyć, jak wyglądają Wasze wersje z tego tutorialu. I o, no to co? Dzięki jeszcze raz i do następnego. Pa!